Margaret i What You Do w Radiu SK w porannym programie, bo przecież gramy wam najlepsze hity na lato. 3 minuty do 8:30. Ostatnio coraz częściej w telewizjach wszelakich słychać, że ponoć fajnie mieć coś z Leszka. Czy rzeczywiście? Niechaj sprawdza to nasz człowiek, Albert, o poranku. Wkrętarka w Radiu SK. Czyli gdzie dwóch się wkręca, tam Albert to kręca. Halo? Moniczko, Albert, SK z tej strony, do nóg upadam. No cześć. Słuchaj, będziemy wkręcali mężczyznę twojego życia, czyli ojca, Leszka. Dwa słowa o tobie i o nim, co tam jest u was. Ojejku, no co, mój ukochany tatuś, ja jestem jego ukochaną córeczką i na pewno nie chciałby, żebym miała kontakt z jakikolwiek z policją. Świetnie, to tutaj wpadł mi szybko pomysł. Otóż masz kontakt z policją, chcą ci zamienić mandat na łapówkę. Oczywiście w kraju nikt nie daje, nikt nie bierze, a to tylko w krętarka. Zapytaj się ojca, ile to się teraz daje policjantom, okej? Okay? Dobra, dzwonimy. Tak? Tata, mam problem. Jaki? Jestem na komisariacie, bo nie miałam dokumentów. No i co teraz? Jestem z nimi wstępnie na łapówkę ugadana. Czy ty jesteś chora, Monika? No właśnie chciałam się spytać ciebie, ile teraz się daje łapówki, ale bo nie wiem... Ale się nie daje łapówek, bo cię zamkną i jeszcze do sądu pójdziesz. Nie, tylko na co czekają? Nie, powiedzieli, że mam się zastanowić, ile mam im dać, ja nie wiem, ile się teraz daje policjantom. Monika, ja pierdolę. Ty wiesz o tym, że jeżeli dasz im łapówkę, to oni mogą to mieć nagrywane? To co mam powiedzieć im, że nie dam im łapówki? No to mi wlepią mandat koło tysiaka i co ja zrobię z tego? Ja zapłacę ten mandat? Ja takich rzeczy się boję. Ja wezmę telefon. Przepraszam, młodszy aspirant Wyszyński Tadeusz. Nie nagrywamy tego. Jeżeli pan tego nie nagrywa, my tego nie nagrywamy. Ja zaproponowałem łapówkę 300 zł. Córka ja powiedziała... Ja się po prostu, wie pan, boję, bo to młoda dziewczyna. Nie, wie pan, po prostu w budżetówce się nie przelewa. Pan nie nagrywa tego, mam nadzieję. No ja nie, broń dobrze, się Boże. Dobrze. 300 zł, ja pomyślałem, że to będzie tak po 150 dla mnie i dla kolegi. To chyba uczciwa cena jest. Puszczamy, nic nie spisane, w ogóle nie ma dowodu. A co ona tam w ogóle podwaliła? Nie miała dokumentów, a kolega jej jeszcze światło szkodził, żeby...